Topręt wypożyczalnia samochodów Końskie mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich i oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Druszcz. W ofercie przedsiębiorstwo posiada wiele samochodów różnych marek. Każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób, również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem 722 012 002. Powiatowy Urząd Pracy w Końskich prowadzi pilotażowy program Koneckie Gwarancje dla Młodzieży One Stop Shop. W ramach niego utworzono punkt doradztwa dla młodzieży. Jego oficjalne otwarcie miało miejsce w miniony piątek w samo południe. Na ten projekt otrzymaliśmy środki z ministerstwa w wysokości 608 850 zł. Jest to program pilotażowy. Jesteśmy jednym z czterech urzędów w województwie świętokrzyskim, który realizuje ten projekt i jednym z 70 kilku w kraju. Także jest to projekt pilotażowy. W ramach tego projektu, tak jak wspomniałem, zostaje utworzony punkt doradztwa dla młodzieży, który będzie świadczył kompleksowe wsparcie dla osób młodych. Będzie to wsparcie psychologiczne, będzie doradztwo prawne, będzie doradca zawodowy. Także takie kompleksowe wsparcie dla osób młodych. Będziemy mieli w ofercie też staże dla tych osób, po ukończeniu których będzie dodatek motywacyjny za zatrudnienie tej osoby i także będzie premia dla pracodawcy, który zatrudni tę osobę. W uroczystym otwarciu punktu doradztwa udział wziął zarząd powiatu koneckiego w pełnym składzie. Obecni byli więc starosta Grzegorz Piecwicy, starosta Wiesław Skowron, członkowie zarządu Jarosław Staciwa i Dariusz Banasik. Władze powiatu dostrzegają problemy związane z pracą dla młodych i cieszą się z prób ich rozwiązywania. Zawsze z wszelkiego typu inicjatyw, które rozwijają powiat konecki, bardzo się cieszę. No tutaj zasługa powiatowego rządu pracy w Końskich, że to jest w gronie czterech urzędów pracy na terenie województwa świętokrzyskiego. 77 w kraju takich urzędów podjęło działania w ramach tego programu pilotażowego. No, daj Boże, żeby przyniosło efekty. Z drugiej strony, jeżeli nie będziemy podejmować jakichś wyzwań i próbowali czegoś rozwiązać, no to się samo nie rozwiąże. Bardzo się cieszę, bo no, to jest szansa dla młodych ludzi tak naprawdę. I czy oni to wykorzystają, to już jest zupełnie inna historia. Po uroczystym przecięciu wstęgi wszyscy uczestnicy wydarzenia mogli posilić się pysznym okolicznościowym tortem. Dyżury w punkcie prowadzone będą regularnie. W październiku odbywać mają się one od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, a we wtorki do 18.00. PUP Końskie realizuje projekt One Stop Shop w okresie od 1 września tego roku do końca przyszłego roku.